Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć i czem, a widzę nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Winnica. Jest to już 19 odcinek z tejże inwestycji. I gdyby ktoś z Was się zapytał mnie, czy jest jakaś seria, albo którą bym miał wybrać, gdzie jest faktycznie największy przekład, najwięcej mówię o tej inwestycji, a treści faktycznie jest tu mało, to chyba byłaby to ta inwestycja, bo to, co aktualnie jest realizowane w świetle wielkości inwestycji, nie jest dużą. To nie jest duża inwestycja, skądże znowu. Ale biorąc pod uwagę, jak bardzo wartościowa jest dla mnie ta inwestycja, czyli tramwaj, kierunek Winnica, i to by faktycznie ta pętla była jakkolwiek funkcjonalna w całości jej zastosowania, to jest to wielka zmiana, która już niedługo, w 2023 roku, będzie oddana. Łączymy się z Jakubem Sykutem. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na Winnicy. Na Winnicy trwa przedłużenie ulicy Światowida do ulicy Modlińskiej. Aktualnie możemy zobaczyć prace, które trwają przy chodniku. Możemy zobaczyć jego zarys. Ruch komunikacyjny został utrzymany. Kursuje tutaj tramwaj 17, tramwaj 2 oraz autobus linii 509. Winnica będzie kolejnym centrum przesiadkowym. Zostanie tutaj zbudowany kolejny wjazd na Terchomin, co oswobodzi ruch. Ruch drogowy został utrzymany, czyli dwa pasy w jedną stronę i dwa pasy w drugą stronę. Oczywiście na ulicy Modlińskiej. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, tylko z drobną poprawką, że nie na Terchomin, na Nowodwory to faktycznie usprawni dojazd, to dosyć dużo zmienia. Na początku może same założenie co do tej samej inwestycji. Inwestycja miała być zrealizowana jednocześnie z budową samej pętli tramwajowej Winnica, jednakże nie zostało to zrealizowane ze względów problematycznych, technicznych, projektowania i budynku, który był kolizją na tej trasie, który oczywiście nie był łatwym elementem do wyburzenia. Oczywiście budynku już teraz nie ma, mamy zarys całej jezdni, więc śnieg, przez który nie widzimy prasu budowy, ale to jest mniejsza z tym. Co warto podkreślić, cała inwestycja, ten mały łącznik ulicy Światowida z ulicą Modlińską, gdzie na ulicy Modlińskiej faktycznie będzie zrealizowane połączenie w postaci skrzyżowania, nie ronda niestety, bo rondo tutaj będzie zrealizowane później, kiedy indziej. No, za jakiś naprawdę odpowiedni czas z nim to się stanie. No to faktycznie to jest dosyć ciekawa inwestycja. Przy okazji powstanie powstaną dwa nowe przystanki autobusowe. Nie wiemy jeszcze, jaki to będzie zespół przystankowy. Raczej wątpię, aby to była Winnica. Możliwe, iż przystanki poetów przez to zostaną przeniesione i będą tutaj właśnie w tejże lokalizacji. Co warto podkreślić, cała inwestycja jest zlokalizowana oczywiście na Białęce i głównym jej celem jest połączenie faktycznie Światowida z Modlińską, aby ruch z Nowodworów mógł wyjechać z tej strony, ale tak naprawdę głównym celem jest to, aby autobusy podmiejskie i z tej okolicy mogły wjeżdżać na Modlińską w jedną i w drugą stronę. Chodzi o to, iż aktualnie pętla Winnica ma tylko i wyłącznie 3 linie komunikacji miejskiej. Tak jak Sykut powiedział, to jest linia 2 i 17, które tutaj kursują, czyli tramwaje, jak i również linia autobusowa 509. Co warto podkreślić, to tramwaje jeżdżą całkiem często, o ile 17 no, jeździ tam czasami nawet co 8 minut, to tyle 2, jak sama nazwa wskazuje, w godzinach szczytu potrafi jeździć nawet co 2 minuty. Ale co chyba najważniejsze, to jest to, iż nowe wszystkie linie autobusowe, które jeżdżą teraz z Legionowa, z Jabłonnej, właśnie będą tutaj kończyć swój bieg, aby mieszkańcy mogli bezpośrednio tędy dojechać szybko, tramwajem, bez korków, bez różnych utrudnień do metra Młociny, jak i również autobusy z oczyszczalni linii Czajka będą tutaj przeniesione, czy inne pojazdy, które jeżdżą po okolicy, też możliwe, że nowe linie autobusowe tutaj powstaną. No i sławna linia 233, która pojawiła się, o niej też był cały film, też będzie najprawdopodobniej kończyć dzięki temu na Winnicy, a przynajmniej przejeżdżać przez Winnicę, bo będzie taką miała po prostu możliwość. To wszystko jest założenia i plany, jak będzie mniej więcej to wyglądać, jeżeli chodzi o te linie autobusowe, bo tego nie powiem, jak to będzie wyglądać, bo po prostu tego jeszcze nie wiemy. Ale co jest najważniejsze, to jest to, iż ta cała inwestycja jest realizowana przez półtora roku. Półtora roku. Trochę długo, co nie?
Czyli ma zostać zrealizowana i zakończona w listopadzie 2023. To jeszcze trochę czasu, mniej więcej za trochę mniej niż rok. Od teraz będziemy mieli sprawną w pełni pętlę Winnica. I o ile tutaj pomijając te połączenia, które mówiłem, że to będzie pełna sprawność, to chodzi też o to, że na Winnicy i przy przystanku Grzymalitów powstały naprawdę wielkie skrzyżowania, po dwie jezdnie w każdym kierunku, dwa pasy, ścieżki rowerowe, lodowisko tramwajowe i inne elementy, dzięki którym tutaj po prostu komunikacja będzie usprawniona w bardzo dobry sposób i to aktualnie stoi puste. Tutaj ruch jest znikomy, no, głównie przez to, że faktycznie z pętli Winnica legalnie nie można nigdzie już pojechać dalej, ale dobrze wiemy, że mieszkańcy osiedli przy Dionizosa czy winodośli tędy przejeżdżają, szanujmy się. Doskonale was rozumiem, bo tutaj też sam kiedyś mieszkałem. Co prawda ja miałem przejście przez swoje osiedle do poetów, ale doskonale rozumiem, że to jest aktualnie irytujący element. A co warto podkreślić, to jak już to powstanie wszystko zrealizowane i oddane do użytku, to będziemy mieli tutaj bezpośrednią, bardzo dobrą przesiadkę z autobusu do tramwaju, ponieważ mamy specjalny przystanek autobusowo-tramwajowy, podobny jak macie na przykład na Nowym Świecie, znaczy na Starym Mieście, czy na metro Ratusza Rasenau, gdzie po prostu tramwaje i autobusy odjeżdżają z tego samego peronu, z tego samego przystanku. I tak samo będzie tutaj. Autobusy, które będą jechać w kierunku Winnicy, czyli na przykład z Legionowa czy z innych kierunków, będą wjeżdżać na ten przystanek i z tego samego przystanku będą odjeżdżały tramwaje 2,17 w kierunku metra Mociny. Dzięki temu będzie naprawdę bardzo dobra przesiadka. W drugą stronę będzie trochę gorzej, chociaż to i tak będzie przejście paru kroków właściwie, jeżeli chodzi o dojście z pętli do autobusu. Także naprawdę to jest coś, co mocno poprawi sytuację, jeżeli chodzi o mieszkańców, głównie podmiejskich, bo mieszkańcy Winnicy, nie oszukujmy się, nie chcą tej inwestycji, chociaż raczej będą chcieli, bo to trochę usprawni też wjazd do ich osiedli. W związku z tym, iż jeżeli faktycznie to zostanie zrealizowane, to ruch na Światowida mocno się zwiększy i w komunikacji miejskiej również będzie więcej pasażerów. Co warto podkreślić, aktualny proces zaawansowania to jest wyłączenie jednej jezdni ulicy Modlińskiej, której widzi tutaj właśnie dwa pasy, zwężenie Modlińskiej z 4-5 pasów do 2, no to nie może być dobry pomysł, na pewno korki są, Cyku to dobrze wie i wam to powiedział, a pomijając to, no to tutaj widzimy mniej więcej zarys krawężników, już nawet zarys nowej ścieżki to widać powoli, drogi serwisowej dojazdowej, tutaj po lewej stronie widać, no i same jezdnie mniej więcej widzicie. Warto też wspomnieć o tym, że tutaj w przyszłości jest planowane zrealizowanie parkingu parku jedź Winnica, dzięki czemu powstanie nowa pętla tramwajowa na trochę więcej tramwajów niż aktualnie i to nie tylko dwukierunkowych. Czas na ciekawostkę. W przyszłości ulica Światowida może być przedłużona aż do Choszczówki, do ulicy Jerzewskiego, co oznaczałoby, że mogłaby również zostać poprowadzona trasa tramwajowa. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. I tutaj od razu już w tym momencie studzę wasze opinie na temat tego, że tramwaj by pojechał dalej do Choszczówki. To jest możliwe, to jest realne, tak samo jak poprowadzenie tramwaju bezpośrednio stąd, ulicą Modlińską do Żyrań FSO. To wszystko jest możliwe do zrealizowania. Na Modlińskiej jest przewidziana rezerwana trasa tramwajową. Tutaj jest pozostawiona bezpośrednio po starej linii wąskotorowej, która jeździła na tej ulicy, a w kierunku Choszczówki Światowida, która jest planowana, projektowana i ma być zrealizowana kiedyś, też oczywiście jest w teorii do zrealizowania. Pytanie kiedy? Nie wiem. Nie dostałem jeszcze odpowiedzi na temat tej ulicy oficjalnej od Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Są święta, więc rozumiem całkowicie, więc w kolejnym filmie wam powiem dokładnie, na czym aktualnie to stoi, ale już w tym momencie mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej nie jest to uwarunkowane w planie rozwoju miasta i finansowania do 2050 roku, więc taka ulica nie powstanie. Pomysł, że trasa tramwajowa mogła być dosyć przedłużona, chodzi mi oczywiście o to, że dzięki temu mieszkańcy Nowodworów, Tarchomina czy Winnicy i Choszczówki byliby ze sobą połączeni, czego aktualnie teraz właściwie nie ma, autobusy na tej relacji nie istnieją, a mało tego, z Winnicy, Nowodworów czy nawet Tarchomina byłoby szybkie i dobre połączenie z linią kolejową. Ja tu nie mówię o tym, żeby jechać do linii kolejowej, bo pojechać do centrum, co i tak jest dobrym rozwiązaniem, ale o tym, żeby na przykład pojechać w kierunku Legionowa czy w kierunku lotniska Modlin. Aktualnie to jest bardzo problematyczny teren, a trzeba pamiętać, że same Nowodwory
i Tarchomin są naprawdę bardzo blisko linii kolejowej, tylko przez to, że nie ma żadnej drogi i prawie żadnej linii autobusowej w tej relacji, to jest to jednak bardzo daleki od siebie teren. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, koniecznie kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Dziękuję Wam za to, że jest już 8000 z Was tutaj. I niedługo będzie Q&A, szczegóły w poprzednich filmach na kanale. Możecie zadawać tam pytania i inne rzeczy. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie mam zielonego pojęcia, czy jutro będzie jakiś film większy, czy nie, ale pewnie będzie coś z łódzkiej średnicy, jeszcze jeden film, jak i również może jakiś City Skylines się pojawi, bo nie wiem, czy będę w stanie wyjść, niestety, no po świętach trochę się doschodowałem znowu. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!